resources available to you, Commander. You have still managed to exceed my expectations. No dobrze, czyli to się udało zrobić. Czekamy, kontynuujmy tutaj. Może się jeszcze jakąś jedną szybką misję uda dzisiaj, ale coś czuję, że te misje... Moc Avengera, o kurczę, to by się ewentualnie przydało. Ale najpierw skończmy to nawiązywanie kontaktu, żeby jedną rzecz mieć załatwioną. Dobrze. The local resistance we just established contact with have sent over all the intel they've collected on the Chosen operating in this region. O, mamy wybrańca. Jasny zabójca. Bardziej może taki niby skawy, ale dobra. Okej. Dobrze, czyli tak, moc Avengera. My jesteśmy na maksymalnym poziomie mocy, ale to nam da dwa co najwyżej. A ja bym wolał jednak albo zasoby, albo technika. Technik by się nam szczerze mówiąc przydał. Avenger plotting new course. Będziemy mieć poligon, więc zobaczymy. Bardzo dobrze, poligon. Właśnie, projekty. Miotacz ładunków, topór, strażnik, mroźna bomba by się w sumie nam przydała. Możemy też wybrać Mech Trooper Augmentation. Amunicja, granat, no właśnie. Sparki i tak dalej. Nie wiem, czy bym mroźnej bomby nie wziął, bo to jednak... dalej, nie chcę przydzielać tu technika na razie. Wiem, że mam wolnego technika. Natomiast bardziej by mi zależało, żeby ten zwój mocy tutaj jak najszybciej odsłonić. Bo wtedy będziemy mogli dalej różne rzeczy produkować. Czy ktoś tutaj już może być? Nie. Czy tu coś mamy? Poligon. Co możemy tu zrobić? A, Augment Soldier. Możemy skracać czas. Możemy kogoś przerobić na meka. No właśnie. Tylko nie wiem, czy tego Mech Augmentation nie musimy najpierw odkryć, tego projektu zrobić. Na razie nie będziemy się tym bawić. 6 dni, zrzut zasobów, brak przekaźników. No wiem, że brak przekaźników, bo żeśmy żadnego jeszcze nie zbudowali. Dopiero żeśmy nawiązali pierwszy kontakt. Dobra, wyleczone, wyleczone. To jest rzut zasobów. Sabotowanie. Obniżenie dochodu. To i tak na razie nie ma co patrzeć na szpieg. Jasne punkty kontroli to nie. O właśnie. Kurczę, dalej nie mamy tutaj możliwości. Oczyszczanie przebiega 50% szybciej. To by się przydało nam bardzo. Dodatkowe przedmioty. Się tak zastanawiam, czy to... No, oczyszczać to jeszcze będziemy trochę, generalnie rzecz biorąc, więc... Ale ten wojna informacyjna no, mnie bardzo kusi, bo obrona techniczna wszystkich wrogów i celów hakowania jest mniejsza o 20%. To oznacza tak, jakby wszyscy nasi żołnierze mieli plus 20% hakowania. Więc znaczy plus 20 punktów hakowania więcej, więc to znacznie zwiększa szanse. Tam mieliśmy 7 czy ileś dni, to wtedy będzie 14 dni. To w sumie lepiej jednak ten miesiąc poczekać jeszcze. Zasoby zaraz, bo to zaraz technika będziemy mieli. O, super, mamy płyty pancerne, tylko nie mamy pewnie tych. Nie mamy zasobów. I to jest pewien problem. Rozszyfrowanie radio, psionikę, to w ogóle nie ma co zainspirowano. Dobra, zbadaj sobie to na razie.
Potrzebujemy zasoby w takim wypadku. Technik jest mniej ważny. Technik jest mniej ważny. Nie wiem, czy tych zasobów nam w ogóle wystarczy. Dobra, to Kusaka Zagłoba jest wyszkolony, więc możemy szkolić kogoś innego. Szkoła działań partyzanckich. W ogóle możemy jakieś taktyki walki. Medical Marine. Wielkość drużyny 2 jeszcze nie. 150 zasobów. I kapitana potrzeba. Żółtodziób jest baju jakiś. To ten, co do nas dołączył goś. Field Medic. Mamy dwóch tech specjalistów, dwóch marine. Nie wiem, czy medyka bym nie potrzebował jednego. Dobra. Rozpocznij szkolenie na medyka. Dobra, żołnierz ranny, 2 awanse, super. Nowe miejsce na rozkazy frakcji. No troszkę za późno, o parę dni, ale już następnie będziemy mieć nową kartę. Awansuj, awansuj. Nowa tajna operacja. To zastanowimy się jeszcze w tym momencie. Nie wiem, czy tutaj, no, bo to daje dodatkową kartę. To też jest dobre. To jest nowa. Przełomowe badania. Ulepszona broń magnetyczna. 8 dni. Hakowanie plus 3. Unik plus 8. Zdobycie łupów. Tworzenie więzi. Wola plus 4. Rekrutacja naukowca. Mobilność plus 1. Porucznika mamy jednego, ale nie wiem, czy warto wysyłać. Celność plus 3. Zdobycie punktów zdolności. Mobilność. Tu jest jeszcze rekrutacja renegatów. Nie da się. Polowanie na czarnoksiężnika. Mobilność plus 1. Kogo byśmy musieli dać tutaj? W zasadzie mamy duży wybór w tym momencie. Na przykład jednookiego moglibyśmy dać. Marine. Mobilność by się przydała na przykład medykowi. Opcjonalnie usunięcie ryzyka żołnierz ranny. To możemy wziąć kogoś tam. Zbyszka, tu na przykład Konstantina. Aha, i zasadzka, średnie ryzyko zasadzki. To trzeba by ich troszkę wyposażyć. Działko magnetyczne. Magnetyczne działko wsparcia, to jest jakieś lepsze. Może zostań przy takim. Ty jesteś, zaraz, ty jesteś Marine. Jedną apteczkę można by dać. Tu mamy medyka, to ty masz już apteczkę, jedną zabierzesz. Art Thrower, karabin magnetyczny. Dobra, to ty jesteś tak jak byłeś. Konstantin Smirnow. Vibroblade. Niech zostanie, strzelba odłamkowa. Jakąś ulepszoną strzelbę sobie weź, żebyście nie byli tacy cieńcy. Dobra, załóżmy, że... dobra, wolę wam dać lepsze jednak te działka wsparcia. Mam nadzieję, że sobie poradzicie, jak padniemy w zasadzkę. Dobra. Dobrze, tajna operacja tak, tamten jest dość posłany, szybko może zróbmy. A wy jesteście ranni, Zbyszko z Bogdańca, Żółtodziób. Właśnie, kim ty w ogóle jesteś? Utalentowany, zostałeś Marine, bardzo dobrze.
Anusie, możemy też... Co ty masz? Run and gun, slash... granat nie kosztuje... Penalty, dobrze. Dajmy zone of control dla ciebie. Dobrze. Ok. To tak, to tu mamy wszystko, tylko teraz powinniśmy zobaczyć, czy jesteśmy w stanie update'ować sobie pancerze. Kurczę, nie bardzo. 300 jednostek zasobów, 60 stopów metali. Zasoby to sobie zaraz zdobędziemy, jeszcze żeśmy nie zdobyli pewnie. Ale to by nam na pewno pozwoliło dużo łatwiej walczyć. Dobra, dobra, o informacji to mamy od groma jeszcze trochę. Radio... Zagubiony... Nie wiem, co dają te wszystkie dodatkowe... Weźmy sobie, zbadajmy radio, to na razie nie przeszkadza. Zupełnie. Mam nadzieję, że zdążymy. Och, kurczę, no nie zdążymy upgrade'ować. Co to za misja jest? Operacja, technika, 103 jednostki informacji, burza psioniczna, o kurczę. Wiele wrogów psionicznych, kurczę, no nie mamy tego. Nie jesteśmy w stanie upgrade'ować sobie. A zobaczmy, za ile to wyekspiruje. 25 godzin. 4 godziny mamy, żeby tam dolecieć. Ale i tak nie mamy stopów metali, a nie zdążymy na czarnym rynku, zdaje się, tego zrobić. Ojejku. No na czarnym rynku można kupić, ale zasobów nie będziemy mieli. Tu mamy 13 godzin. Plus 4 godziny. To jest 17 godzin. Nie wiadomo, ile tutaj nam zajmie dolecieć. Więc podejrzewam, że... Chyba, że tutaj jesteśmy też zasoby w stanie kupić. Daleko to jest? To jest akurat trochę po drodze chyba, nie? To jest bardzo po drodze. Więc 25 godzin, tylko żebyśmy tej priorytetowej misji nie expires 24 godziny. To tu jest 13 godzin, to zostanie nam jeszcze 9 godzin. No, pomij misję. Właśnie nie wiem, czy to się nie. Czy ta misja nie wyekspiruje mimo wszystko. Dobra, nie będziemy ryzykować. Trudno. Wiem, że można byłoby zdążyć, ale on się strasznie czepia i nie wiem, jak to po prostu z tymi modami, czy to dobrze zadziała, czy nie, więc wolę nie ryzykować. Mamy dużo wrogów psionicznych. Więc tak, idzie na pewno zabójca, bo on też jest psionikiem. Żołnierzy z dużą wolą, wola 46, no nie masz takiej super dużej woli. Jak ty idziesz, to idzie Belinda. Belinda jest już ok. 41, 46. Melanie niestety nie pójdzie z Oleńką. Kto ma jeszcze wysokie... 41 masz na 50. 44 na 57. Czy jesteście troszkę jakby zmęczeni? Ty jesteś wyautowany jeszcze. Ja mimo wszystko bym wziął Melanie. Trudno. Pójdzie bez koleżanki. Tech specialist. Protokół, hakowanie. Medyka potrzebujemy. Kurczę, wysłałem na misję. Nie mamy żadnego medyka? Kurczę, nie mamy żadnego medyka. To jest niedobrze. Jeden jest na tajnej operacji? A gdzie jest drugi? A drugi jest ranny. O kurczę. No to trudno.
To chyba weźmiemy po prostu tak, żeby mieć po prostu mocnych żołnierzy. Poziom trudności jest w sumie średni, więc może... Może zamiast technika byśmy wzięli snajpera. Spróbujmy to tak. Dobra, ty masz wyposażenie. Karabin magnetyczny. Pojemność magazynka plus 2. Weź taki lepszy. I weź apteczkę jedną. Chociaż nie, nie jest najlepiej, żebyś ty miał apteczkę. Weź granat taki na przykład błyskowy. Błyskowe mogą się przydać do antypsionicznie. Belinda, ty masz jakie zdolności? Cały dominancja, running gun slash, melee attack i tak dalej. Praca zespołowa, deep reserve. Dobrze, będę musiał tobie przypomnieć te wszystkie. Nie mamy lepszej strzelby? Czy nie mamy takiej. To daje większą krytyczne obrażenia. 4, 5, 3, 5. Dobra, niech masz. Miej tak jak masz i weź sobie apteczkę. Saper, ty masz granaty. A zamiast strzelby weź karabin. I dwa granaty. A nie, dwóch saperów to za dużo, zaraz, to nie, dwóch saperów to ja nie chcę. Kogo by jeszcze tu wziąć? Marine nie braliśmy dawno żadnego. Można by też żniwiarza wziąć, Elenę. No i tobie bym dał tak, karabin, demotik i pistolet, weź holotargeter. Weź drugą apteczkę na wszelki wypadek. Phantom, Brace, Advanced Weapon Handling masz. Więc w zasadzie można by ci karabin snajperski dać zamiast tego Temotika. On jest 4-5, celność plus 5%. Zwykły karabin 4-6. Dobra, bierz ten karabin. No dobra. Zobaczmy, czy wszystko mamy. Jeszcze tą misję może zdążymy zrobić. Czy win brać? Tak, win będzie potrzebna tutaj. Wszystko mamy, co potrzebujemy. Produkcja przedmiotów. Pancerz. No szkoda, że no, wzmocniono. Brakuje nam tego. Brakuje nam dużo niestety. Moglibyśmy karabin Gaussa ulepszyć albo takie rzeczy. Rocket Launcher to nie. Rękawice burzy nie potrzebujemy. Ostrze łukowe. Nie wiem, czy strzelcowi wyborowym nie ulepszyć. Co prawda odwlecze to troszkę. Kurczę, tylko że odwlecze to pancerze. To może na razie nie. Się zastanawiam tylko nad dodatkowym ewentualnie granatem błyskowym. Albo osłona umysłu. Nie, nie będę wydawał zasobów, bo nie mamy ich za dużo. Wabik możemy zrobić. Ja cię, no nie wiem co tutaj w tym momencie. Ale i tak nie ma kto wziąć tego wabika. Dobra, lecimy. Dobra, lecimy. Miejmy nadzieję, że nic złego się tu nie wydarzy. Ale zawsze tak mówię przed każdą misją, a później się wszystko zaczyna kitłasić. Zobaczymy. Do dzieła, tak, masz rację, do dzieła, do dzieła. The spokesman
information of a VIP stranded somewhere near our AO. He'd like us to secure the area, rendezvous with the target, and provide an escort out of there. Recover extra resistance. Coś tam extra Templar. O, Templar będzie nam tutaj towarzyszył jakiś. Mam nadzieję, że się teraz nie wykrzaczy. Nie, na razie się trzyma. O, mamy burzę mamy. O kurczę. Dobra, zrobię jeszcze tak. Na wypadek crashów. I okej, okay, co mamy tu zrobić? Rescue Resistance Operative, gdzie on jest? Tu są ci wszyscy. A tu jest ten operatyw. Gdzie mamy później wrócić? Nie widzę, gdzie jest ta. Gdzie mamy później iść? A dobra, będziemy się później zastanawiać. Kill zero, active zero, dobrze. No to zaczynamy. Vin, niech sprawdzi teren. Okej. Dobra, tutaj mamy kapłan, insektoid i tak dalej. Albo ich z góry tutaj kogoś sobie posłać. Można by kogoś do góry posłać. Snajper, to ja bym najchętniej, wiesz co, leć tutaj, bo chyba tylko tutaj dotrzesz w tej turze. Mamy burzę jeszcze, gościa. To on i tak powinien być jak najbliżej tu. Gość się nazywa Burza i jest burza psioniczna. Może on za to jest odpowiedzialny. Gdzie ty jesteś w stanie dotrzeć? Czy tu na górę? O, teoretycznie tu byś był w stanie i wtedy od góry będziemy mieć większe szanse trochę. Ja bym posłał ciebie tu. Tylko mam nadzieję, że tam nie napotkamy kogoś. Dobrze jest. Ty musisz być i tak na dole. Fajnie ma ksywkę Wolverine. Dobra, Hurricane. Ty możesz iść na górę tutaj. Okej, zauważyli nas. Bardzo dobrze. Nie, nie zauważyli nas, bo jesteśmy ukryci, tylko tych zauważyli gości. Trzeba będzie ich jak najszybciej aktywować. Żeby nie poginęli, bo to też za to jakieś punkty dostajemy. Może ktoś jeszcze do nas dołączy. O pięknie, sobie radzą bez nas, dobrze. Może my w ogóle sobie pojedziemy stąd. Chyba nie jesteśmy tu potrzebni w ogóle. Spokojnie, na razie wszystko jest tak, że w ogóle nic nie musimy robić, praktycznie rzecz biorąc. Gdzie jest ten sektoid? Czy ty widzisz sektoida? A, komander tam jest. Tego trzeba będzie na pewno załatwić. Jakie masz szanse? 71, ale jest szansa wykrycia. No to trudno. Chociaż mogłabyś podejść gdzieś... Nie, stąd będą większe szanse. Szansa wykrycia 50%.
No niestety. Ale warto było zaryzykować. No dobrze. Wrażliwość na walkę wręcz, bardzo dobrze. Masz impet, masz paradę. W ogóle jakiś jeszcze wróg jest? Nie ma chyba żadnego wroga już. Zabójca. Belinda. Możesz gościa dokończyć. Trzeba było to odwrotnie zrobić. A, nie załatwiłaś go jednak. No, twardy skubaniec. Bo ty masz paradę, to ciebie trzeba było tutaj wystawiać. Okej, okay. Czy ktoś może jeszcze tutaj strzelić w tamtego sektoida, komandera? No tak średnio najeża, ale... W sumie... Czego go stąd nie widzisz? Kogo my tu jeszcze mamy? Wow! Jeszcze mamy Data AI, tylko że ty oczywiście nie widzisz nikogo. Nie widzisz tego komandora? Tu go będziesz widział. I ty chyba masz możliwość strzału? Tak. Bo masz ten advanced coś tam, weapon handling. 63%, no trafisz to trafisz. Trafiłeś. Zdobyte łupy, bardzo dobrze. No dobrze. To nie było, to było trochę ryzykowne, ale okej. Okay. Dobra, ty sobie możesz w sumie tą paradę zrobić, bo to nie ma znaczenia. Ty możesz podejść bliżej, bo tam jest czysto. Tryb warty. O, oczywiście się musiał pojawić. Któżby, jak nie Czarnoksiężnik, bo on tą psioniką dysponuje. No to będzie ciekawie. Może wezwać żołnierzy. Niecelne strzały tworzą osłonę. To jest bardzo niedobrze. Pancerz kinetyczny. Złodziej dusz. Odzyskuje zdrowie. Wstrząs. Większe obrażenia od wybuchu. Wyrenegaci. Tam jest zaawansowany kapłan i kapłan. Dobra, dwóch takich tam jest. No to się utrudniło. I nie jest dobrze, bo oni będą strzelać, no mam nadzieję, że do kapłanów, a nie do tamtego, bo jeżeli będą strzelać do czarnoksiężnika, to on będzie usłonę uzyskiwał, bo oni mają gorsze szanse na trafienie. Chociaż nie widać tego po akurat na tych ich dokonaniach teraz. Trafienie krytyczne. A, bo on miał suspension, czy jak się tam nazywa. Sustain miał. Dobrze, to przynajmniej będą łatwiejsi do rozwalenia. Bardzo dobrze. Okej. Ty maksymalnie do przodu lecisz. Dobra, mamy dwóch tam takich. Więc jest raczej spoko. Teraz tak, my musimy chyba troszkę do przodu podejść. Chociaż tak bardzo to mi się nie spieszy, ale szczerze mówiąc, czy tutaj kapłan nas zauważy, czy nie? Może Belinda? Snajper, gdzie by cię tu umieścić? Tak, żebyś widział, no najlepiej było tutaj cię jednak umieścić. Na razie idź tam.
Ciebie nie wiem gdzie. Koło samochodów to się trochę boję stać, szczerze mówiąc. No i ciebie bym dał też gdzieś jak najbliżej. Nie to, żebyśmy się bardzo spieszyli, ale nie mamy timera. Ok. 40 punktów ma. Chyba nas odkrył. Dobra, cicho, 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 siedzieć. No, przyzwał całkiem takich ostrych gości. On jest dość daleko. Ale oni dość blisko przyszli, bardzo fajnie. Zobaczmy, gdzie on pójdzie. O, już będzie kontrolował umysł? O kurczę. Nie ma tak prosto. Kontratak. Zablokowano. Ale kurczę. Tylko nie strzelajcie do czarnoksiężnika, tylko do tych. Pięknie, Melanie. Dobra, strzelać do tego. Pięknie. Dobra. Pięknie. To nam uprości sprawę. Jeszcze tego załatwcie. No, mało brakło. Jeszcze jeden został. Może coś zrobi. A, jeszcze tamten jest. Dobra, tamtego nie trafił. Czyli mamy dwóch przeciwników i jednego czarnoksiężnika. A, on dostał od kogoś. Nie zwróciłem na to uwagi trochę. Pięknie. On ma zwiększone obrażenia od granatów. Zgadnijcie, co zrobimy. Tylko, że jak on tam spadnie, to nie wiadomo, gdzie spadnie. No to jazda. No, pancerz, zerwanie. Pięknie. A, i nie kończyliśmy jeszcze tury. Nie wiem, gdzie on teraz wpadł. To jest właśnie pytanie. On tam niestety wpadł. I tam niestety nie widzimy, gdzie on jest. Co jest lekko problematyczne. Hmm. 49%. Za daleko, żeby tam podejść. Ty w sumie możesz... O, tamtego to nie bardzo slash. Tego możesz slashnąć. 4 do 5, a strzał daje 6 do 8. Może run and gun. Zastanówmy się, jak można to najlepiej rozegrać. Dziewięć. To jest rozsądny ruch, oraz że go trochę widzimy, gdzie on jest. Co prawda nic nam to nie daje, ale... Ach, nie załatwiła go jednak. Nie
Nie wiem, gdzie czarnoksiężnik teraz wyskoczy i to jest właśnie... Defensive Mine, no, można by wrzucić na niego, jakbym miał jakiś większy ruch teraz. Ale mogę mieć w sumie, bo zaraz. Czy ty masz, możesz dać natchnienie komuś? No mógłbym tam wrzucić coś, tylko szczerze mówiąc... Którędy on może... Znaczy on i tak nas zaatakuje w jakiś tam sposób. Tutaj jest trochę za daleko. Tak, tu jest trochę za daleko i tu nie ma przejścia. No najlepiej byłoby wyrąbać tu dziurę jakimś granatem i jeszcze go strzelać troszkę. Ale musimy jednak trochę... Właśnie, trochę musimy... Czy jesteś w stanie zajść tego z jakoś z flanki? Bardzo nie, ale możesz w sumie tu stanąć. Na górze będziesz i tak miał większe szanse później. 43% szans. Trochę bym powiedział słabo. 33. W sumie to mogłem Null Ward zrobić. Zapomniałem o tym zupełnie. Chociaż teraz to obejmie całkiem sporo naszych ludzi. Oprócz oczywiście tamtego snajpera, którego tam wysłałem. Zresztą zrób tego Null Ward. Objęliśmy snajpera. To tylko ciebie nie objęliśmy. Trudno. 33% szans. Co zróbmy tak, bo ty masz w sumie 43. Daj mu tam holotargetera. Bo teraz będziemy mieć troszkę większe szanse na trafienie. Można by też dać komuś natchnienie, ale się zastanawiam nad tym. Ty masz w sumie tylko strzał. 49%. Bardzo dobrze. Dobrze. Was to trzeba podsyłać jak najbliżej w tym momencie. A widzisz kogoś jednak. Tylko masz bardzo małe szanse na trafienie. Ty może lepiej... Ciebie jeszcze mogę posłać i w sumie... Jesteś w stanie tego trafić? Jesteś albo i nie. Zdalne uruchomienie. Coś tam można wybuchnąć, ale tam akurat nikogo nie ma. Chyba że rzucimy Claymore, ale szkoda troszkę. Dobra. Najwyżej cię odkryję, ale to... O, on miał niestety stazę i to mi się nie podoba. No to ty musisz zrobić tak. Ty w sumie też zrób tak. Bo on niestety teraz nas będzie tutaj stazował. O właśnie. Co akurat może nie jest bardzo złe. Wyłącza nam jednego żołnierza, ale okej. O, ten niestety będzie tam siedział jak... I nas tutaj, że tak powiem, obrzucał widmowymi zombie. O, szkoda, że się nie trafił. Bo jak on się uzbroi, a uzbroi się na pewno i ci do niego strzelą, to będzie kurczę kiepsko. No to jest najgorszy możliwy... Dobra, nie uzbroił się. Nie uzbroił się. Nie zdążył się uzbroić. O, ten się uzbroił.
Dobra, tylko nie strzelać w tego uzbrojonego. Please, tego możesz załatwić, bo ten jest nieuzbrojony. Dobra. Ale tamtego zostaw, please. Dobrze. No niestety chyba będę strzelać w tego. No, no i wybuchnie. Nie, dobra, nie trafił. A ty idź stamtąd, kurczę. No i właśnie tego chciałem uniknąć, kurczę. Co za głupi gość. Tego przynajmniej trafcie. Dobra, żeby był święty spokój z nimi.